Wygaszacz. Ty, ale to się nagrywa od 2 minut. Musisz wygaszać. Co tam? Zrobił? Film. Daj nam właśnie może do rąk i będziemy zgadywać za tymi oczami, co to jest, a potem dopiero będzie będziecie ciekawe. No może zasłuchiwaną jakąś opaskę na oczy? Mogę ci gacie dać ze sobą na łeb. Dobra, bo to są maseczki. Można właśnie tak zrobić. W tym samym czasie. Wbijajcie do Wojtka na Instagrama. Witam was w odcinku, bo aha, się nie przywitaliśmy, co nie? Tajemnicza paczka, ja wiem co tam jest. Dobra, ja wyjmę rzecz. Czekaj, mówisz, że najdroższy ile kosztowała? 32 zł? 33 zł. 33. Jedna rzecz. To, bo będziemy zgadywali. Masz, Klaudiusz, pierwsza rzecz. O już nie dobrze, mogę zasnąć na tym odcinku, nie wiem się nie stopnę. Uważaj, bo też można połamać. Dobra, nie wiem, pas. Dobra, proszę cię bardzo, Oli. Jak Oli wymaca, to Oli, powiem ci. Ciężkie, ciężkie. Można połamać, mówisz, co? No. Tylko ty nie masz. Znaczy można to połamać, ale nie powinniśmy tego robić. A czy można, czy nie można? To kosztowało 6 zł. Kosztowało to 5,99. Mogę już? To jest to. Dobra, co to jest? Nie, jak myślisz, co ja jest? Myślę, że to jakieś jedzenie jest. Ja też mam takie jedzenie. Że to jest jakieś takie chrupki. Aha. I że tam jest na przykład jakaś przyprawa, taka miękka, że... Ja mam właśnie wrażenie, że to jest jakaś zupka chińska z Chin, albo jakiś makaron, coś no, to jest makaron, co się wydaje. Możecie otworzyć. Zupka chińska, mamy! No! Taka przyprawa jest taka miękka. Tak, ogólnie będziecie zgadywać rzeczy jedzenia z zagranicy. Będziemy testować, zaraz tą zupkę w ogóle zrobimy i przetestujemy. Okej. Kurde, ma wrzęty, możemy poznać. Wow! No właśnie. Ja będziemy nie, dobra, zjedzenie? Zróbmy tak. Tak, proszę bardzo, Klaudiusz, to jest do ręczki. To jest jeszcze w innym opakowaniu. What the fuck? No, to plastiku jest. Czekaj, to... To mnie kosztowało 10 zł. O! No nie, to krągłe, to jest? Nie, taki jest, no. Dobra, czekaj. Macie ten? Ja już mam coś, ja dobra. No. Ja wezmę dla siebie i dla ciebie, Klaudiusz. I możecie powiedzieć, co to jest. No, no to może... I zjemy to, razem to będziemy też testować. Ja myślę, że to jakieś ten... Ciastko. Ja też, ciastko, no. Też odstałem, to są krągłe. Ciasteczka ale Pokémon! O, to jest! Ale fajne te, fajne Pokémon. Japońskie ciasteczka Pokémon. Dobra. Zwykła. Ale szkoda, no, że nie są Pokémona. Zostałem. Zgubiona, tylko taka sraka, tak, prawda? Ale ładnie. Dobra. Kurde. Ale słabo, bo już tylko 5 sztuk. O, to będzie może ciężkie. Z Japonii. Ale to z ilu krajów na przykład? Reszta, dwie rzeczy są z Ameryki. Z Ameryki. Ja chyba wiem, co to jest. Jakiś coś wystaje. To mnie kosztowało 4 zł. Ja czaję, że to są jakieś gumy. To jest paczka, że są 3 gumy w takim plastiku. Zgadłeś. Tak, dobrze, dobrze. To są gumy. To nie, to nie widziałem tego. Nie widziałem tego wiatrze. To są takie długie, co? Jakie to smak? Jagoda chyba. Oj, ale ciekawe, dziwnie pachnie. Jak kostka, masłem, kostka do kiwa. Ale tu można jest... Mocnym pudrem. Nie, dobra, ale ciekawe, tak. Nie, mi kostką. Ciekawe mi kostką do kibla tak daje. Bo jest ta cytryna i to tak trochę kostka do kibla, bo nic. Dobra, ale jest... smaczne jest. Okej! O, piliśmy to. Mogu. To jest winogronowe. To był watermelon. Ale fajnie, pachnie winogronem. Myślałem, że będziemy zgadywali. Jest dobry. Czuć bardzo dobrze. No dobre te gumy. Podobały mi się te kawałki, no. Są no, dobre. Jest dobre. Nie, jest nie dobre. Ja nie lubię tak smaczne. No, najlepsze to jest to. To na kępie jest sprzedane. W sumie to jest jedno i to samo, bo dwie rzeczy, ale o różnych smakach, ale dam tobie i tobie, bo to jest jedno i to samo, to różne smaki. O. Czekaj, ile tego jest? Raz, dwa, cztery sztuki. Dobra, ja też mogę zrywać. Jest 8 sztuk. Jest co? A może to jest jedno, że to są dwuwarstwowe takie. Tak, jakieś, to ciastka. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś Oreo. Zdejmijcie. Oreo! Oreo smaku truskawki i lodów. Mamy truskawkowe. Proszę bardzo, próbujemy. Ale ładnie pachnie. Dobra, zdrowie panowie. Taką... Zdrowie panowie. Owocami leśnymi. No. Oh shit, no. Pachnie gumy. Owoce leśne. Ciekawe jak z mlekiem by. No. Kosztowały 3 zł. Smaczne. Za nie dużo? Za to jedno 3 zł. To nie jest dużo. No, ale smaczne jest, kurde. Już bardzo dobra. Picie tak, czy tak przekąska? Ja bym sobie popił. Popijemy sobie Phantom o smaku brzoskwinki. Co ty gadasz? Z Ameryki. Coś tu miał. Okej. Okay. Nie sądziłem, że tu przyjdę, będę jadł dzisiaj. Czy będzie coś innego, oprócz lodów i Pokémonów? Znaczy nietypowy smak, będzie bardzo nietypowy. Po smaku Pokémonów? Dobre, tylko takie rozwodnione bardzo. Nie no, ale czuć. Tak jakbyś pił Liptona, tylko tak, gazowanego. Tak. Ale Lipton ale lepszy czuć, moim ale zdaniem. Czuć tam brzoskwinię. No. Czuć, ale taki, Lipton lepszy tak chyba by był. Woda, fajną babkę ten ma. Bardzo. Fajną babuszkę. No, to może być trochę ciężkie. Co? To jest ciekawe.
No to może być ciężkie. I uważnie, że to ma różny kształt. Ale powiem tak, to jest bardzo popularne na tamtej stronie. Nie, wiesz co, na początku jak wziąłem do ręki, to tak, miałem takie podejrzenie, że to jest, ale to nie jest chyba takie opakowanie. Dobra. Ciężko to do ręki w ogóle, wiesz, no, tak, no, no, co to jest? No, że jakieś palarki takie, nie słodkie. Ja na początku myślałem, że to są te takie paluszki, no, takie... z jakąś czekoladą, no, ale... Poki, no, coś takiego. No, ale to, ale jest to opakowane jest inaczej. To jest kartonowe. Czuję się, jakbym tam jakieś nie talarki, tylko pecelki były, ale na pewno nie są pecelki. Kamery, to jest to. Dobra. To są chipsy, które są podłużne. Oh, dej! Takis. Jakis ma? Takis. To jest... To z Meksyku? Tak, to jest meksykańskie. Okej, okay, one są ostre. Bardzo popularne na tej stronie. No. Takis kolejno. Kosztują 8 zł. Ciekawe, dlaczego są różowe. 8 zł. Wydaje. Ej, dobre. Dobre. Dobre, takie pomidorowe mocno. Nie chcę nie wiedzieć, że to jest robaki, bo to są takie. To są lejsy, od razu powiem. To są lejsy. Okej. Okay. Znaczy? Znaczy? To jakieś kawałki. One są też trochę ostre. Ja musiałbym to wodą pokryć, bo mi się chyba smaki zciągnie. No mi też trochę. Owoce morza. No też czuję owoce morza. Owoce morza. Kraby? Kalmary. Okej, okay. Ja na początku jak ten, to myślałem o krabie, ale są o smaku kalmaru. Ale smaczne. Dobre. Kurczę, ale dobre te rzeczy. Karbonowane. Dobra. Dobra. Picz. Kolejne chipsy. Yes. Cheetosy. Oh. Japońskie cheetosy. Okay. Są maczugi, od razu mówię, to są maczugi. To są te maczugi, ale... Ty lol, czymś mi to pachnie tylko. To jest dobre. Kojarzy smak. To jest dobre. A czy zapach, smak kojarzy? Ty no. Teraz bym powiedział, że krewetki jakieś. I one, już mówię ile kosztowały, że nie, że ten. 11 zł. Sushi? Nie, nie żadne sushi. Czekaj, kurczę, coś mi... Podpowiedź, to jest sos. Barbecue? Nie. Barbecue? Co ty gadasz? To jest coś z mięsem mi się kojarzyło. To jest sos. Ja się. Mi się coś z mięsem właśnie kojarzyło i dobra. Takie, kurde, ja myślałem, powiedziałbym barbecue, ale... Jak się nazywa ten taki... Jak się wyglądają. Jak się nazywa ten sos do sushi? Sojowy. Właśnie. Sojowy. Teraz ostatni napój. Kosztowało mnie 33 zł. Dobra. Ale myślę, że nie, dobra, to zasłonię na oczy. Bo smak was może zdziwić. Tak, smak może właśnie, zdziwić. Zapomniałem, że tam 33 zł coś kosztowało. Nie, sorry, przepraszam, jeszcze jeden jest napój. A, to są dwa. Dwa napoje, to... zapomniałem. Dobra. A po ile jest ten drugi? To jest herbata. Który pierwszy? Ten tańszy, tak? Tak, ten tańszy. To jest japońskie. To jest japońskie, kosztowało 8 zł. Proszę bardzo, do ręki. Już. Oli. Ale słodka. Ty, ale słodka. Ja bym za bardzo posłodził chyba. Nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. O Boże, to jest... ale słodka. Nie wiem, jakby się zielona chrybata, to bym za bardzo posłodził. To jest bubble tea. Co ty gadasz? To jest bubble tea. Uj. Co ty gadasz? Klas. Z kuleczkami z tapioki. A tam są w środku kuleczki? Ja nie wiem czy to się już nie roztopiły. To się roztopiły. Może, bo to może jest taki bo przyszło mi to w piątek. Ale smak nie jest zajebisty. Jest mega niedobry. Słodki prawda. Dobra. Ostatnie. Ostatnie. Pół litrowe. Kosztowało mnie 33 zł. Uszy. Pokażę go. To jest metalowy. Proszę bardzo. Kosztował 33 zł. Ale nie możemy wąchać, nie możemy wąchać. Nie wąchaj, pij od razu, proszę bardzo. Aha, to jest kork chyba. Tak. No nie, boję się teraz. Nie bój się. Zasmakowało chyba. Ty, ale to jest dobre. Tylko dużo jest. Ale jest pół litra. Ale co to jest? To smakuje cola trochę, ale taka truskawkowa. A pajak ciągnie, jest pajak... Trochę ty, a dla mnie to jest smaczne. Ale jest dobre, no się gdzie skupiają ty. Mówię, że to jest jakaś cola, jakaś taka truskawkowa, ale to coś takiego. Ale to jest zajebiste. Monster. No, cola Monstera. Tak, japońska. Super cola. No to dobrze myślałem, że cola, ale... Nie, ale że Monster? Nie. Kurde. Ale ja tak coś tak myślałem, że ostatnim będzie Monster. Ja coś czułem, że to jest Monster, nie? I właśnie się tu rozczytać. No, ale totalnie nie miałem pojęcia, że Monster ma colę w ogóle. Jest, to jest... A, poczekaj. Ramen. Jeszcze ramen, trzeba ramen spróbować. No, no dobra, to można spróbować i później zrobimy top 3. Dobra, robimy ramen i zobaczymy co jest w środku. Mamy makaronik. Mamy warzywka chyba. Flake? Co to jest flake? Co ty robisz? O, one były tak miękkie? A ty że przeczytałeś jak to się robi w ogóle? To jest? To była supa. Czy tak lecisz? Sutach ramen. Nie było widać. No jest tutaj. Przy światło. Aha! Jest. Zalejemy wrzątkiem po prostu.
Włączyło się na chwilę. Ej. Jak Wojtek coś mówi, to na jego łeb. Ej, ale powąchaj... Ej. Teraz ty coś mówisz. Ej, powąchajcie sobie. Ej, niuchnij. Jak pachnie ten. Srakacz. Ale ten, czuć mocno tą zupę, czuć to. No ja nic nie czuję. Ja czuję z tą. Z tej długości. Czekaj, po prostu spróbujemy sam. Zaparowałem. Pokroją, to co widział. Ostre. I ty, Wojtka kanoś zamienia w kanał kulinarny. Ale ostre jest. No jesteś pod słońce sam. No jasne, nie widać. Ale ostre jest. Ciekawie pachnie. No. Jest ostre. Ale jest gorące bardzo? Nie, jest aż tak, ale jest gorące. Jest ten. Weź sobie. Makaron jest git. O, fajne kluchy. O. Ale makaron też nie jest zły. No bo nie, dobre jest. Ale makaron jest dobre. Dobra. No z tym razem też można. Ale sączy, ale to je. Znaczy, jest bardziej niż jakby te kisy ostre można. Tak. Nie ma innych przypraw, właśnie jak mówię, że czujesz ten bulion i on ma tylko taki ostry smak. Nie ma nic więcej, co nie? Soi mi brakuje. Dobra, jeśli odcinek wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, stawcie suba do chłopaków na Instagrama. Nieważne. Widzimy się w następnym odcinku, będziemy to samo robić, testować. O, będziemy robić to samo. Trzymajcie się, cześć. Na raz.